Ostatni weekend zakończyły się otwarte testy Ghost Recon Breakpoint i przyznam szczerze, że spędziłem tam więcej czasu niż bym chciał. A gra prawdopodobnie wystąpi o sądowy zakaz zbliżania się. Tym razem chciałem zobaczyć w grze wszystko, co ma do zaoferowania, a przynajmniej tyle, ile wcisnę jej w testowy kawałek. Pierwsze zamknięte testy zanudziły mnie na śmierć, druga faza testów szczerze mi się podobała i miałem ochotę na więcej. Z kolei po otwartej becie czuję się jak pies, który nieopatrznie wszedł na teren przedszkola i zwrócił na siebie uwagę wszystkich dzieci. Trudno powiedzieć, czy 20 dzieciaków tarmoszących psa to dużo miłości naraz, czy to już podpada pod zbiorowy gwałt. Tak czy inaczej wrażenia są dobre i złe jednocześnie. Mapa jest duża i szukanie kogoś do zabicia nie jest trudne. Wystarczy wybiec z jaskini i przybiec lub przejechać chwilę w jednym kierunku, żeby zaczęły pojawiać się małe obozy przeciwników. To nie sztuka rzucić w gracza mięsem armatnim. Prawdziwą sztuką jest sprawić, aby te zabójstwa miały znaczenie. W Breakpoint to my jesteśmy zwierzyną, na którą polują wilki. Problem w tym, że nawet przez chwilę nie czułem się ścigany. Atakując małe obozy przeciwnika, czujesz się jak na festynie. Strzelasz do praktycznie nieruchomych kaczek i po trafieniu wszystkich liczysz na nagrodę. W efekcie masz jedynie szansę na wygranie badziewnego pluszaka w cenie losu na strzelnicę. Jedyną formą aktywnej presji są patrole powietrzne i UAV. Z kolei przed tym chowasz się tylko wtedy, gdy jesteś na misji i nie chcesz, żeby popsuli ci ciche podejście. Później wolisz już szybko wybić ten patrol i pozbierać z nich fanty, niż rzucać się na ziemię i nie zarobić nic. Przy bieganiu po lesie czy górach brakuje faktycznego elementu polowania, na przykład pojedynczych snajperów albo grupek wilków zbliżających się w naszym kierunku, którzy będą nas szukać na danym obszarze np. przez kilka minut. Albo coś ruchomego, coś co będzie nas ścigać, a nie tylko czekać na ostrzał. Nie ma wagi dla takich zabójstw, bo nie ma też presji. To my inicjujemy kontakt, a gra jedynie mówi nam, że to oni są źli, a my mamy czuć się ścigani. To prawie jak z SEO2, kiedy mówią, że jak jesteś białym, heteroseksualnym mężczyzną, masz czuć się zażenowany. W rozgrywce solo jest tyle klimatu, ile pomieści twoja wyobraźnia. Zwykle przypomina to przygodówkę point and click, w której próbujesz połączyć kulę z pistoletu z głową przeciwnika. To ty decydujesz, kto i kiedy umiera. Gra dostarcza narzędzia, mechanikę, odgłosy i dźwięki. Jeśli lubisz poczuć się jak duch, to z tego sandboxa możesz skompletować coś dla siebie. Zakradanie się do jakiejś bazy i szybka, sprawna eliminacja daje ogromną satysfakcję. Jednak mimo to czuć pewną powtarzalność. Breakpoint przypomina trochę Hitmana, ale ograniczonego do tej samej mapy. Czasem widać inny układ ścian, inne rozstawienie przeciwników, ale w głównej mierze to cały czas to samo. To również powód, dla którego Ghost Recon stał się looter shooterem. Polowanie na idealne staty to coś, co między innymi przyczyniło się do sukcesu Diablo, jednak spory udział miała również historia, klimat, a także wykonanie. Możesz mieć wszystkie części najlepszego samochodu na świecie, ale jeśli nie umiesz ich połączyć, daleko nie zajedziesz. W Diablo poza rzezią demonów istniała również rozgrywka postaci. Zlepek pikseli miał swoją historię, głębię i cele. W Breakpoint fundamenty pod historię są ciekawe, ale postaci są do bólu paski. Mimika twarzy również leży, śmiało mogli zamiast bohaterów rzucić ziemniaki i taniej by wyszło, a efekt ten sam. W jaskini wszyscy autochtoni są pasywnie agresywni, mimo że fabularnie są w dupie i nie zanosi się, aby mieli inne wyjście niż polegać na duchach. Zły ton i nastawienie manifestuje nie tylko główny bonzo w jaskini, ale każdy, kogo spotkamy. Wiele razy przebiegając obok NPC usłyszymy groźby albo sojowe: naruszasz moją osobistą przestrzeń. Ale to ostatnie akurat mnie nie dziwi. Gdzie ja słyszałem pomysł z dronami i światem 2.0? No właśnie, dzięki Hermiona... Ginger. Gracz się prosi o więcej interakcji z ogromnym i nawet ładnym światem. Cywile pozwalali mi się jedynie wypytać o wskazówki, rozwiązać albo postrzelić w głowę. Możesz teraz pomyśleć, że to przypadek, radosna mieszanka dużej dawki entuzjazmu i niewielkiego skilla. Choć na mojego skilla trudno mi tłumaczyć się chłodem, to mogę cię zapewnić, że każdy martwy cywil dostał ode mnie kulę ze swoim imieniem. You ever seen a grown man naked? Ciał cywili nawet nie można transportować. Żywi czasem krzyczą z przerażenia, ale nie robi to żadnego wrażenia na strażnikach. Szkoda, bo jest w tym niewykorzystany potencjał. Do samotnej gry Breakpoint dostarcza wszystko, co zastępuje drugiego gracza. Dużo łatwiej mogłem zaplanować każdy ruch i miałem pewność, że poza mną nikt mi cichego podejścia nie zepsuje. Jednak dron do egzekucji jest przewidywalny i niczym mnie nie zaskoczy. Nie ma z kim się też podzielić ciekawą akcją. Czwórka w teamie jest fajna, ale rzadko kiedy udaje się trzymać planu. Dobrze skomunikowana trójka to liczba idealna, a dwójka jest dobra na roleplay, szczególnie gdy twój squadmate ma podobny styl grania. Jest tutaj szybki shoutout do Kysego, z którym wymietliśmy chyba wszystko, co było do zrobienia na testach. Ostatni dzień zamierzałem zostawić sobie na PvP. To doświadczenie wyglądało tak. Wszystko to, o czym do tej pory mówiłem, nie grałoby aż tak dużej roli, gdyby nie cena tego tytułu. Za Ghost Recon Wildlands zapłacimy więcej niż za Cyberpunka, czy wiele innych dobrych oszlifowanych gier. Francuski wydawca życzy sobie 250 pelenów za podstawkę i 800 za wersję najwyższą. Dodatkowo twoje 250 nic nie znaczą, bo ta wersja dla biedaków karana jest 3 dniami późniejszego dostępu do gry. Wydasz dużo na grę, zagrasz później, a dodatkowo w środku znajdziesz mikrotransakcje. Niby wartość wyłącznie kosmetyczna, ale plus boostery, pay to win oczywiście, które pozwolą ci szybciej awansować i zdobywać nagrody bojowe. Do tego w sezon pasie zawarte są semi-ekskluzywne misje. Biedak będzie miał godzinę na wersję demo, ale z bogatym przyjacielem zagrasz w całość. Z tym, że nagrodę za ukończenie dostanie wyłącznie bogaty kolega.
a raczej każdy, kto da z siebie wypróć prawie drugie tyle, za ile można kupić podstawkę. Rok podzielony jest na 3 sezony i w każdym pojawią się nowe klasy. Ci z opłacą dostaną wszystko od razu. Podstawka czeka tydzień, a potem grinduje zadanie, żeby je odblokować. Ubigos naprawdę stara się szantażować fana do otwarcia portfela i jest prawdziwym cebularzem weteranem wśród gamingowych chytrusów. Dziwię się, że nikt jeszcze nie zrobił dużego szumu wokół absurdalnych cen i szatkowania gry, aby sprzedać ją w in-game'owym sklepie i sezon pasie. Ekskluzywne misje mogli śmiało zostawić otwarte dla wszystkich, pozostawiając nagrody za paywallem, ale ściągają do świata aktorów, więc na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie chciał zgłębić ich płaską historię. Stawiają też na jednorazowe eventy, więc moje ostatnio ulubione FOMO też się tam mocno otrzyma. Podsumowując, gra ma duży ładny świat i sprawia ogromną frajdę podczas eliminacji przeciwników. Jednak fakt, że szybko zadania zaczynają się powtarzać, postaci są przekoloryzowane, a sporo dodatkowego kontentu jest za paywallem i absurdalnie wysokimi cenami, zielone światło do tego tytułu powinno pojawić się tylko w przypadku, gdy w sklepie pojawi się duże, tłuste minus 50%. No i nie zapominajmy o masie błędów i niedoróbek, które charakterystyczne są bardziej dla tytułu wydawanego w Early Access niż w jakości 3 razy A tworzonego przez dużą firmę. I choć chciałbym powiedzieć coś innego, to nie warto. Oferta Ubigosu to kpina z gracza. Za te ceny, wersje sprzedażowe i sezon pasa, team, który to kompletował i wystawił do sprzedaży, zasłużył na comiesięczną kolonoskopię oraz niezapowiedziane spotkania z lewatywą. Mimo że Ghost Recon Breakpoint wypełnia pewną lukę na rynku i trafia w mój gust, to myślę, że na uwagę bardziej zasługuje Bungie, które jakiś czas temu uwolniło się od jednego z większych chytrusów, ratując siebie i Destiny 2 przed całkowitą degeneracją. Destiny 2 oferuje swoją podstawkę z dotychczasowymi dodatkami za free. Jedynie nowy content jest płatny, ale jeśli jesteś nowym graczem, to nie powinno mieć dla ciebie większego znaczenia. Gra w tym momencie powinna być już dostępna na Steamie. Tyle z mojej strony, to mówił Shifter z Ogrysków, dzięki wielkie za wysłuchanie. Podobno klikanie w subskrypcję i łapkę w górę zwiększa zainteresowanie u płci przeciwnej. Kliknij i daj znać jutro, jak poszło. Jeśli ci się nie podobało, to kliknij w inny mój film, w końcu któryś ci się spodoba. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.